Chciałbym panu pokazać zdjęcia, przepraszam, że wchodzę w panu słowo, ale chciałbym pokazać zdjęcia, które wykonał nasz fotoreporter przed posiedzeniem rządu. Widzimy na nich ministrów rządu Donalda Tuska, którzy składają przed wejściem do sali, gdzie odbywa się posiedzenie rządu, telefony komórkowe i powinni składać też inne urządzenia, ale widzieliśmy, że na przykład pani minister zdrowia, tak zwanego smartwatcha albo innego urządzenia, które miała na ręce, najprawdopodobniej tam nie zostawiła. No i właśnie pytanie w kontekście tego, co pan mówi, jak tutaj możemy mówić o bezpieczeństwie, jeżeli widzimy takie obrazki? No, ja bym powiedział tak, no, to, że politycy nie chcą się podporządkować tego rodzaju procedurom, to wiadomo od dawna, więc mam nadzieję, że służby wyciągnęły takie wnioski, że ta sala posiedzeń rządu, czy inne sale posiedzeń, w których się rozmawia informacje, które nie powinny wycieknąć za wewnątrz, są także chronione pod kątem ulotu elektromagnetycznego, pod kątem no właśnie zdalnych podsłuchów, że są wstosowane jakieś instalacje podsłuchowe, jakieś jamery, jakieś urządzenia, więc to może nie jest tragedia, że ktoś tam wniósł telefon komórkowy, ale rzeczywiście to lekceważenie tych procedur przez polityków no jest poważnym problemem, dlatego że no akurat na posiedzeniu rządu prawdopodobnie inne środki zostały zabezpieczone, no ale przypomnijmy sobie, co się działo, kiedy, przepraszam, na zlecenie prywatnego przedsiębiorcy kelnerzy nagrywali rozmowy w knajpach, prawda? Nagle się okazało, że bardzo wrażliwe informacje tam były przekazywane w sposób całkowicie nieodpowiedzialny, więc to jest niestety kwestia braku pewnej świadomości i takiej samodyscypliny przez polityków. Gdyby oni naprawdę traktowali poważnie te procedury bezpieczeństwa, to do takich incydentów by nie dochodziło. A niestety symbolem tej lekkomyślności jest właśnie lekceważenie tego rodzaju procedur, jak to, że nie należy wnosić żadnych urządzeń elektronicznych na posiedzenie rządu, czy nie wiem, na przykład na posiedzenia wrażliwych komisji sejmowych, bo też mi się zdarzało widzieć polityków, którzy mieli przy sobie telefony komórkowe w sytuacji, w której obrady były niejawne, więc to jest bardzo słabe ogniwo w polskim systemie bezpieczeństwa, niewątpliwie. Ale myśli pan, że w takim razie my jako Polacy po prostu możemy czuć się bezpiecznie w Polsce, jeżeli politycy, osoby, które powinny dbać o nasze bezpieczeństwo, no wykazują się taką lekkomyślnością? Znaczy, ja myślę, że ci, którzy mają dostęp do takich naprawdę najtwardszych tajnych informacji, to są jednak ludzie ze służb, którzy te nawyki mają w sobie i tych kilku polityków jednak w tych sprawach umie zachować tą samodyscyplinę. Ale nie będę ukrywał, no to, że Polska jest potencjalnie bezpiecznym krajem, a myślę, że jest, to jest także wynik tego, że jesteśmy częścią NATO i Unii Europejskiej. Tutaj jakby te systemy obronne, systemy ochrony są skuteczniejsze niż te, które, że tak powiem, obowiązują w mentalności polskich polityków.